targach IA Autokar prezentuje 4 autobusy, począwszy od autobusów miejskich, niskopodłogowych. Mamy model 12-metrowy, Kent C, poprzez autobus międzymiastowy. Tutaj są dwa modele, 12-metrowy Terito i 8-metrowy Navigo. Kończąc na autobusach turystycznych, prezentujemy model Vectio T. I ten ostatni model jest bardzo ciekawą pozycją. Z nim wiążemy spore nadzieje, jeśli chodzi o rynek polski. Mamy w tej chwili do dyspozycji dwa autobusy demonstracyjne w wersji VIP. Rozpoczęliśmy nimi jazdy testowe we wrześniu. Wydaje nam się, że jest to bardzo obiecujący segment rynku, ponieważ pierwsze opinie kierowców i użytkowników są bardzo pozytywne. Autobus Vectio T jest ciekawą propozycją dla klienta polskiego. Jest to jeden z nielicznych modeli tej wielkości. Autobus ma 10,1 metra długości. Może zabrać na swój pokład od 35 do 43 pasażerów. Możliwe wyposażenie to chociażby toaleta czy luksusowe fotele. Właściwie wyposażenie jest na poziomie autokaru turystycznego klasy premium. Do tego wszystkiego pojazd dysponuje bagażnikiem o pojemności 5,5 metra sześciennego i posiada silnik Cummins o mocy 310 koni, spełniający normę Euro 6. Skrzynie biegów możliwe są dwie, albo automatyczna, albo manualna. Taki układ napędowy gwarantuje naprawdę bardzo dobrą dynamikę i z testów, które przeprowadziliśmy, wynika, że również bardzo atrakcyjne zużycie paliwa. A to wszystko okraszone jest bardzo przystępną ceną, jak na tą kategorię autobusów, dlatego zapraszamy wszystkich do poznania tego autobusu bliżej. Polscy klienci, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas targów w Hanowerze, mogli zobaczyć 4 modele. Natomiast zapraszam do odwiedzenia stoiska naszego na targach w Kielcach, Transexpo. Tam będziemy pokazywali szerszą ofertę pojazdów autokara, począwszy od pojazdów przegubowych, niskopodłogowego, poprzez niskowejściowy, autobus międzymiastowy, autobusy turystyczne. Także serdecznie zapraszamy, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.